zbliża. Czy macie jakieś rady dla tegorocznych maturzystów? No nie, chociaż niedługo mnie sama czeka. Żeby siedzieli za naukę, no. Co im teraz pozostało przez 2 miesiące? Rady dla maturzystów? To przede wszystkim oddychać, jak zaczynają panikować. Muszę się dużo uczyć. Nie wiem, wiara w siebie, tak, czerwona bielizna i uśmiech na twarzy i do przodu. Ja już mam to za sobą, także... No, poza tym powinno być okej. Okay. Jaki jest z presją czasu? Pod względem nauki, tak? Za mało czasu, za dużo nauki, więc trzeba albo uczyć się tylko tego, co się chce, albo w ogóle się nie uczyć. Kwestia dylematów, trzeba po prostu wybierać, co warto nauczyć się najpierw, a co odstawić na później. A czy jakieś masz metody, żeby się zmobilizować właśnie do nauki i przysiąść w piękny, słoneczny dzień? Nie, to muszą znaleźć sami. Kiedy mnie się bardzo nie chce, to wyobrażam sobie, jak to już będzie, kiedy będzie po wszystkim. Jaka będę szczęśliwa, kiedy mi się już uda, jak będę się cieszyć i jak sobie to wynagrodzę. I wtedy sobie myślę, no to do roboty, żeby szybciej było. Po prostu, jak się nie nauczę, to nie znam. Prosta sprawa. Tak. A czy ty masz jakieś swoje sprawdzone metody na zapamiętywanie? Tak, uczę się z muzyką. Najczęściej po prostu kojarzę sobie dany fragment materiału z daną piosenką. A, metody na zapamiętywanie. Niech sobie śpiewają tą wiedzę, którą próbują zapamiętać. Ale tak naprawdę to rzeczywiście oddychanie pomaga. Zestresowani przed wejściem, oddychamy. Mamy głupawkę i chce nam się śmiać, oddychamy. Chcemy być w lepszym nastroju, oddychamy. 10 oddechów co najmniej, bardzo powoli. No to teraz już tak z praktyki wiem po studiach, że pisanie, tak, robienie notatek, podkreślanie, zakreślanie, zaznaczanie i tego typu sprawdzone metody. Powtarzanie przede wszystkim wszystkiego. A czy macie jakieś sprawdzone sposoby radzenia sobie ze stresem? Wyjść z domu, rozerwać się, sprzem się przejść. Chyba tylko tyle, każdy ma swoje. Nie stresujcie się, przede wszystkim się nie stresujcie. I powtarzajcie sobie wszystko w miarę regularnie. Co myślę, że tak, nie wiem, w sumie nie pisałam jeszcze matury, więc... ale myślę, że... Przede wszystkim się nie stresujcie, bo słyszałam, że stres w przypadku matur naprawdę przeszkadza. A co planujecie po maturze? Żyć dalej, zobaczymy. A czy mogłabyś udzielić tak radę albo pozdrowień prosto dla maturzystów? No to trzymam za was kciuki, za tegorocznych maturzystów i na pewno wszystko będzie dobrze, abyście się dostali na swoje wymarzone kierunki studiów. Niech się uczą i zdają, tak, powodzenia. I podbijają świat. Żeby ich przyszłość była świetlana, usłana różami. Życzę wam powodzenia i trzymam kciuki za wszystkich maturzystów. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.